Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Jacek Iwasiów. Piątek, 19 lutego, a dziś w programie. W Zabrzu otwarto Centrum Usług Społecznych. Konsekwentnie w Zabrzu idziemy w stronę drugiego człowieka. Osoby uprzywilejowane będą miały pierwszeństwo obsługi w Urzędzie Miasta. Czy to przede wszystkim osób niepełnosprawnych, tylko tutaj mówimy tak szeroko o tych osobach o szczególnych potrzebach, ale także kobiet w ciąży. W zrewitalizowanym budynku starej gazowni przy ulicy Stalmacha 7 otwarto Centrum Usług Społecznych. W jego ramach działać będzie klub integracyjny, świetlica dziennego wsparcia, program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka oraz punkt porad prawnych. Stworzenie przestrzeni sprzyjającej aktywizacji i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu to główny cel powstania Centrum Usług Społecznych. W zabytkowej dzielnicy Zandka będą realizowane inicjatywy lokalne dedykowane mieszkańcom w każdym wieku. Swoją siedzibę będzie miał tutaj m.in. program aktywności lokalnej Zandka. Mieszkańcy Zabrze będą mogli się integrować, będą różne zajęcia warsztatowe. Mamy piękną salę do rehabilitacji, gdzie te osoby będą mogły skorzystać właśnie z tychże dóbr w tym budynku. Już realizujemy projekt dla dzieci dedykowany w świetlicach środowiskowych oraz klub seniora, no to wiadomo, integracja tych seniorów, również jest zatrudniony fizjoterapeuta. Będzie tutaj również piecza zastępcza, czyli możliwość spotkań rodzin zastępczych z rodzinami biologicznymi wraz z dziećmi. To są nowe warunki, nowe wartości. Także miło spędzić czas. Jest to zajęcia są manualne, kulinarne, sportowe. Teraz będziemy mogli skorzystać również z takiej wersji. Siedzibą Centrum Usług Społecznych jest budynek starej gazowni przy ulicy Stalmacha 7, który przeszedł gruntowną rewitalizację. Wymieniono dach, stolarkę okienną oraz drzwiową, wyremontowano elewację, wybudowano segment sanitarny oraz przystosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt zachował jednak swój industrialny charakter, a wokół niego uporządkowano i nasadzono zieleń. Konsekwentnie w Zabrzu idziemy w stronę drugiego człowieka poprzez różne etapy. Tu widzimy właśnie poprzez etap rewitalizacji pięknego, starego obiektu, który wydawało się nawet nie warto było odrestaurowywać. A dziś proszę spojrzeć, jakie piękne dzieło architektoniczne. Jestem przekonana, że tu wielokrotnie spotkamy się z różnymi wycieczkami z całej aglomeracji. Bardzo piękne rozwiązania. Takie rozwiązania obserwujemy w Europie, takie rozwiązania obserwujemy w świecie. I to co najważniejsze. Tu wrócili ludzie. Centrum Usług Społecznych ma także pomóc w realizacji zadań Rady Dzielnicy, a dla jej mieszkańców stać się miejscem spotkań i integracji. Na to liczę, że mieszkańcy docenią, że mają takie miejsce i seniorzy, że zaktywizują się, że będą tutaj przychodzić, bo przecież będzie bardzo dużo dla nich zajęć, że rodziny również, bo też taki program jest. Także myślę, że mieszkańcy Zandki będą tu przychodzić i zaktywizują się. Jesteśmy mile zaskoczone, że właśnie pomyślano o takiej sali rekreacyjnej, gdzie będzie można poćwiczyć pod okiem fizjoterapeuty. Jakieś nasze schorzenia, boleści, będzie dietetyk z nami pracował, także to też jest istotne teraz, w tym czasie, kiedy siedzimy pozamykani w domu. Budynek generalnie jest prześliczny. Koszt rewitalizacji budynku starej gazowni wyniósł ponad 14 milionów złotych, z czego prawie 11 milionów to dotacje ze środków unijnych oraz krajowych. Kobiety w ciąży, osoby starsze o szczególnych potrzebach oraz te z małymi dziećmi. To tak zwana grupa uprzywilejowana, mająca pierwszeństwo obsługi poza kolejnością. Specjalne informujące o tym tabliczki pojawiły się w sali obsługi klienta budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Wolności 286. Takie tabliczki można zobaczyć w sali obsługi klienta Zabrzeńskiego Urzędu Miejskiego. Z inicjatywy pani prezydent pojawiły się oznaczenia w budynku na Wolności 286, dokładnie w sali obsługi klienta. Tam pani prezydent zwróciła uwagę na to, że tak naprawdę kiedyś była taka dobra praktyka, taki zwyczaj, że puszczanie osób uprzywilejowanych w kolejkach. Teraz z uwagi na epidemię tych kolejek jest troszeczkę więcej i chcielibyśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, żeby właśnie te osoby o szczególnych potrzebach nie musiały czekać w tych kolejkach, żeby mogły spokojnie sobie załatwić swoje sprawy urzędowe z tą zasadą pierwszeństwa. Poza kolejnością będzie obsługiwana
skierowana konkretna grupa osób. Dotyczy to przede wszystkim osób niepełnosprawnych, tylko tutaj mówimy tak szeroko o tych osobach o szczególnych potrzebach, ale także kobiet w ciąży, osób z dziećmi. Tutaj oczywiście nie ograniczamy się tylko do rodziców, ale do każdej osoby, bo zdajemy sobie sprawę, że czasami dziadkowie muszą coś załatwić danego dnia w urzędzie, a opiekują się na przykład wnukami. I do wszystkich osób 70+, ale oczywiście tutaj to jest taka umowna granica, bo jeżeli widzimy, że jest osoba starsza i potrzebuje takiej pomocy, to jak najbardziej będzie tą osobę dotyczyła ta obsługa poza kolejnością. Na chwilę obecną zmiany te dotyczą sali obsługi klienta, a docelowo mają być rozszerzone na kasę i pozostałe budynki Urzędu Miasta. A jak w praktyce będzie wyglądać obsługa poza kolejnością? Wygląda to w ten sposób, że obecnie w tym budynku na Wolności jest pan strażnik, który jakby koordynuje tym ruchem na sali obsługi klienta. I on jakby widzi taką osobę, to oczywiście sam też prosi o to, żeby taka osoba mogła podejść poza kolejnością, ale chcemy, żeby właśnie ci mieszkańcy wiedzieli, że mają taką możliwość załatwienia tych spraw poza kolejnością i żeby sami ewentualnie sygnalizowali, że potrzebują z tego skorzystać. Więc wystarczy się udać tutaj do pana strażnika i on zaprasza. I jednocześnie w tych okienkach w Wydziale Komunikacji i Wydziale Spraw Obywatelskich mamy takie oznaczenie, żeby było wiadomo, że właśnie do tego okienka należy podejść i wtedy taka osoba będzie jakby w pierwszej kolejności obsłużona. Obecnie sala obsługi klienta pracuje bez zmian. Od godziny 7.30 do 17.00 w poniedziałki i od godziny 7.30 do 15.30 w pozostałe dni. Nie trzeba się umawiać na konkretny termin. Zależy nam na tym, żeby każdy klient był obsłużony tego samego dnia, jeżeli ma taką potrzebę, jeżeli chodzi o załatwienie tej sprawy w sali obsługi klienta. W pozostałych budynkach te godziny są dokładnie takie same, ale prosimy jednak o to, żeby sobie wcześniej zadzwonić i się umówić, żeby były te wszystkie rygory sanitarne zachowane. W sali obsługi klienta pilnujemy tego, żeby właśnie były odpowiednie limity na sali, żeby były dłonie dezynfekowane i żeby klienci się nie gromadzili. Na koniec mamy jeszcze jedną dobrą informację. Górnik Zabrze zajął drugie miejsce w przeprowadzonym przez Instytut Sportu w Warszawie ogólnopolskim rankingu piłkarskich akademii za rok 2020. Akademia Górnika kształci ponad 900 zawodników w wieku od 4 do 19 lat. O ich rozwój dba wykwalifikowana kadra ponad 30 osób, wśród których są doświadczeni menadżerowie oraz trenerzy. Młodzi ludzie w ramach Akademii grają w blisko 20 drużynach występujących w rozgrywkach okręgowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Młodzież grająca w Centralnej Lidze Juniorów, którą trenuje Jan Żurek, zdobyła w ubiegłym roku Mistrzostwo Polski. Akademia Piłkarska Górnika Zabrze wyprzedziła w rankingu Legię Warszawa, Krakowie, Jagiellonię Białystok, Koronę Kielce i Śląsk Wrocław. To już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, a po wydarzeniach zapraszam jeszcze na weekendową prognozę pogody. Do zobaczenia!